Przynajmniej na cztery, ale nawet jeżeli nie odpowiemy dobrze na wszystkie pytania, czy tam na cztery wymagane, to nic się praktycznie nie stanie. I tak zdołamy namówić i tego Posejdona chyba, żeby poleciał razem z nami. Więc nie trzeba się tu jakoś specjalnie starać, żeby dobrze odpowiadać. A ja znowu taka dobra z mitologii nie jestem. A parę rzeczy pamiętam, ale no to na pewno będą węże tutaj. Tym razem miałeś szczęście, ale pozwól, że przypomnę. Jeśli żyć chcesz, odpowiedz na co najmniej cztery z No, cztery. pięciu pytań. Dobrze. Starajcie. Postaraj się, chłopcze. Jedziemy. Kiedy Ateny poszukiwały swego patrona, wybór był między mną a Posejdonem. Daliśmy więc dary i powiedz teraz, jakie z mojej strony padły ofiary? No i tego to ja nigdy nie wiem. Ostatnio próbowałam z winogronami, to niestety się nie udało. Teraz tak myślę sobie, że albo ten jakby kurczak, co to jest, albo drzewo. Też nie mam pojęcia, co to może być. Dobra, spróbujmy z kurczakiem. Pudło! Nie. To, co Pewnie to wskazałeś, to drzewo będzie. zła odpowiedź. Raz Nie wiem, jak jeszcze to było. sknocisz i koniec zabawy. Odpowiedz na co najmniej cztery z pięciu pytań, jeśli zależy ci na życiu. Tak. Dobrze. A co on dał? O, to wodę. Choć twa odpowiedź była dobra, wiedz, żem z tobą nie skończył. Jeszcze dwa pytania czekają na ciebie. Pytanie za 100 punktów. Kto, będąc synem Kronosa, jest ojcem nas? Mnie, Hermesa, Apolla i Aresa, a także Perseusza, Heraklesa i Dionizosa? No to Zeus. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak tutaj jest narysowany. Trochę tak inaczej wygląda. Dobrze powiedziałeś. Zeus zaplanował sobie akcję doskonale, ale żeby podejść wybraną kobietę, pojawił się pod inną postacią. Jakiej formy z pewnością nie użył? Oto kolejne jest pytanie. Takie podchwytliwe troszkę. Trzeba się wsłuchiwać w pytania, której formy nie użył. Na pewno nie zamienił się w kanapkę. Znowu dobrze. Znowu. Nieźle ci idzie. Przyznaję, że przeszedłeś testy. Tak jest. Zaprowadź mnie do mojej wnuczki i wszystkie zatargi zostaną zapomniane. Cała przyjemność po mojej stronie. No, to polecimy naszym transfusiem. Pojedziemy moim zaprzęgiem. Już nie możemy się wrócić na Olimp. To już jest końcówka gry. Strzała wszystkim! Wszyscy? To jest Posejdon. Posejdon? To są wszyscy. Co z Zeusem? Nie miał kasy? Posejdon jest dziadkiem Echidny i... Echidna? Złaź na dół i to już! Z reguły nie pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych mocy. Nie będę tolerował ani chwili dłużej tych zabaw. Echidna, idziemy do domu! Tak jest. Zmiataj do domu. No i co zrobisz? Cóż mogę zrobić? Nie słucha się. I przybywa Houdini! Nasz mały Houdini. Niech się skończy smutny czas. Twilight sobą będzie wraz. Abrakadabra. Nie udało się. Kryć się, zaraz będzie!
Zeus? Czy to ty? Nie. Czy to Ricky Martin? Nie zupełnie. Czemu krzyczymy? Bo on jest straszny. Jest bardzo straszny. Wystarczy. No proszę. Ale było fajnie. Chodźmy do domu. Mam migrenę. Dobrze się składa, on jest... Weź się po aspirynce i odezwijcie się do mnie rano. Nie ma sprawy. Och, przerażający sen. Violet, idziemy do domu. Możemy go zatrzymać? Ile? Weźcie go sobie, w ramach przyjaźni japońsko-różowiastej. Naprawdę? Poczekajcie, a co z zębami? Zabrali samemu to zwierzątko domowe. Chciałem zęby jako amulet, tak na szczęście. Ale jeśli mają sprowadzić na mnie takie zakręcone akcje, to ja wysiadam. Dziękuję i żegnam się czule. Twój piękny głos to najlepszy amulet. Z twoich ust to prawdziwy komplement. Mogę odprowadzić cię do domu. Czemu nie? Hej, co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Daj spokój, wcale nie przyszedłem tu z powodu zębów, tylko na darmową wyżerkę. Zaraz, zaraz. Jeśli żadna z bogatych person nie chce tych zębów, to... To po co mi one? Hej, co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Cóż, za szczęśliwe zakończenie. Teraz będę mógł ukoronować moją pracę. Co zamierzasz? Będę kandydować na burmistrza. I zwiali z zębami. Natanie juniorze, znów to zrobiłeś! Słyszysz mnie? Znów! Przesadziłeś. Tym razem definitywnie powędrujesz do Akademii Młodych Dziąseł, usłyszałeś? Dawno powinnam chyba cię tam wysłać. Biedny. Zawsze chciałem zostać magiem, a będę stomatologiem. Ależ, Natanie, to także po części moja wina. Widzisz, dostrzegłem w tobie duże moce magiczne i postanowiłem wypróbować twoje umiejętności. Tak też zadziałałem trochę tu i tam. Wetknąłem nos tam, gdzie nie powinienem. Starałeś się jak mogłeś. Daj spokój. Jestem do niczego. Wiem o jednej rzeczy, której dokonałeś samodzielnie i która zakończyła się sukcesem. Prawdziwy pokaz magicznych zdolności. O czym ty mówisz? Zatrute jabłko. Zadziałało tak, jak chciałeś i nikt ci nie pomagał. Hej, to prawda. Natanie, może chciałbyś się u mnie uczyć? Byłbyś moim czeladnikiem. Nauczę cię wielu tajnych zaklęć. No, a co z moimi rodzicami? Czuję, że się zgodzą. Pora się zwijać. Trzym się, Natanie. Powodzenia w nauce magii. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak więc ja, różowa pantera, luźny gość, zwijam się do domciu. I muszę wam powiedzieć w sekrecie, że dawno nie przeżyłem takiej zakręconej historii. A mówią, że akwizytor ma nudne życie. Właśnie. A więc... Jak spreparowałeś to zatrute jabłko? Wszystko w swoim czasie, mistrzu. Wszystko w swoim czasie. No i to już koniec naszej przygody z różową panterą. I cóż bym tu mogła powiedzieć na koniec? No jak widzieliście, jest to dość zabawna gra. Myślę, że z całkiem przyjemną fabułą. Jak dla dzieci jest to nawet pouczająca fabuła, bo
odwiedza się różne kraje i można się jakichś ciekawostek dowiedzieć na temat tych krajów. Muzyka jest bardzo fajna. Zresztą piosenki też są przekręcone. Chociaż lepsze chyba piosenki były w drugiej części, bo Różowa Pantera ma, z tego co pamiętam, 3 części, jeśli nie więcej. Ja słyszałam tylko o 3. Druga część to jest Na kłopoty Pantera.